Witam serdecznie w Kryminalnie na Taśmach, z tej strony Justyna i cieszę się, że dziś znów do mnie wpadliście. Tym razem po tym krótkim przerywniku w USA powrócimy na Wyspy Brytyjskie, bo mam dla Was bardzo ciekawą sprawę właśnie z Anglii. Właściwie to podobnie jak w przypadku sprawy o Peterze Woolnerze, akcja będzie rozdzielona pomiędzy dwa, a nawet pomiędzy trzy kraje. Anglię, Australię... I USA. Opowiem Wam tragiczną historię Moniki Zumstek Telling. Dla będą brytyjskie salony, pożądanie, na pozór wielka miłość. Tak wielka, że powiedzenie stracić dla kogoś głowę nabiera w tym podcaście zupełnie nowego znaczenia. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zapraszam do posłuchania. Zacznijmy zatem od samego początku. Poznajmy jednego z głównych bohaterów naszej dzisiejszej historii. Michael Henry Maxwell Telling, jedyne dziecko Joyce i Maxwella Tellingów, urodził się 17 maja 1950 roku. Maxwell, czyli ojciec naszego bohatera, w przeszłości był pilotem Sił Powietrznych ale też i brutalnym pijakiem, który nie traktował dobrze swojej żony i syna. Po zaledwie czterech latach małżeństwa Joyce opuściła męża wraz z trzyletnim synkiem. Rozwód Tellingów nie był dla nikogo zaskoczeniem. Wszyscy dookoła wiedzieli dokładnie, jak się sprawy mają, że w tym związku od początku były jakieś problemy. Dla Joyce nie było żadnym kłopotem odejść od męża była zdecydowanie zabezpieczona finansowo. I teraz trochę historii, żeby przybliżyć Wam, w jakim kręgu będziemy się w tym dzisiejszym naszym odcinku obracać. Joyce pochodziła z rodziny Vestey, uważanej za drugą najbogatszą rodzinę w całej Wielkiej Brytanii, czyli zaraz po rodzinie królewskiej. W 1896 roku bracia Vestey, William i Edmund założyli sieć sklepów mięsnych. Połowie XX wieku ich firma zdominowała handel hurtowy i detaliczny w całej Wielkiej Brytanii. A to dlatego, że wprowadzili coś zupełnie innowacyjnego wtedy. Sprzedawali schłodzone mięso, a także zamrożone bądź zapuszkowane, zakonserwowane, więc to też automatycznie przedłużało jego datę przydatności do spożycia. Wystajowie rozwinęli ogólnokrajową sieć The Butchers która została ostatecznie sprzedana w roku 1995 w obliczu rosnącej konkurencji ze strony sieci supermarketów. Dewhurst był jednym z pierwszych sprzedawców detalicznych, który wprowadził szklane okna do swoich sklepów mięsnych. Firma była również właścicielem grupy supermarketów Downsway, która miała siedzibę we wschodniej Anglii. Mieli około 80 sklepów. Ale ten biznes się nie utrzymał ze względu właśnie na konkurencję i ostatecznie Downsway zostało sprzedane ich konkurentowi Fine Fair w 1978 roku. Jednak wsteją wciąż pozostawał biznes mięsny i na tym się dorobili i to naprawdę dużej fortuny. I po tej krótkiej historii rodzinnej, którą wam właśnie przedstawiłam, Możemy wywnioskować, że nasz bohater, Michael, wychowywał się w bogatej rodzinie, nawet obrzydliwie bogatej moglibyśmy powiedzieć. Natomiast nie od dziś wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają i Michael wiodł samotne i raczej nieszczęśliwe dzieciństwo. Po rozstaniu rodziców, każde z nich poszło w swoją stronę. Zarówno matka chłopca Joyce, jak i jego ojciec Maxwell, niekoniecznie byli zaangażowani w wychowanie Sena i okazywanie mu miłości. W wieku 6 lat Michael zaczął wykazywać pierwsze oznaki zachowań antyspołecznych. Na przykład wtedy, kiedy wzniecił pożar w swojej ekskluzywnej szkole z internetem, w której przebywał. Mając 9 lat, natomiast wzniecił kolejny pożar. Który zniszczył tym razem klatkę schodową wewnątrz budynku szkolnego. Pojawiły się również doniesienia o tym, że chłopak opuszczał lekcje, kradł pieniądze swoim kolegom i niszczył mienie szkoły. Pewnego razu nawet biegał nago po szkolnym boisku. Michael generalnie był problemowy i jego zachowanie z roku na rok stawało się coraz gorsze. Szkoła nie mogła sobie z nim poradzić i nie pomogły tu pieniądze. Czy rodzinne koneksje, bo Michael wkrótce został wyrzucony ze szkoły. I po tym powrocie do domu, matka umieściła Michaela w skrzydle rodzinnej rezydencji, z dala od reszty domowników. Miał własne nianie, które się nim zajmowały i praktycznie nie miał kontaktu z matką, która, jak wspominałam, niezbyt była zainteresowana wychowaniem jedynego syna. Ta izolacja nie sprawiła, że Michael zaczął się lepiej zachowywać, wręcz przeciwnie, podczas jednej z rodzinnych imprez ugryzł swoją ciotkę w rękę, a innym razem zaatakował Joyce nożem do rzeźbienia, który trzymał w swoim pokoju. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce nim Michael skończył 10 lat. Postanowiono, że jednak lepiej będzie, jeśli chłopak będzie z dala od domu. Może w innej szkole nauczył go dyscypliny i porzuci te głupie i niebezpieczne pomysły? Przynajmniej z takiego założenia wychodziła jego matka. Jak możecie się jednak domyślać, zachowanie chłopaka wcale się nie poprawiło? I Michael został ze szkoły wydalony ponownie. I po tym wyrzuceniu z drugiej szkoły z internetem. Joyce Westi zgodziła się, aby jej syn został przyjęty do szpitala psychiatrycznego Maunsley w południowym Londynie. W późniejszych latach nastoletnich stało się też jasne, że Michael żył w świecie własnych fantazji i notorycznie kłamał. Twierdził, że jest szpiegiem, wyobrażał sobie, że jest postacią podobną do Jamesa Bonda, która podróżuje po świecie w luksusie, jeździ szybkimi samochodami i motocyklami i generalnie żyje na krawędzi. Jednak za tą fasadą kryło się niepewne, pozostawione samo sobie dziecko, które nigdy nie czuło się ukochane. Michael miał problemy z zawiązywaniem przyjaźni. Bo jeśli już ktoś pojawiał się w jego życiu i chciał się do niego zbliżyć, to podejrzewał, że robi to tylko dla jego pieniędzy. W 1966 roku matka Michaela poślubiła chirurga Thomasa Stronga. Joyce i 16-letni wtedy Michael przeprowadzili się wraz z nowym partnerem matki do Australii, do domu w ekskluzywnej dzielnicy portowej Sydney, Kiribili, jeżeli dobrze to wymawiam. Która znajdowała się rzut beretem od rezydencji premiera Australii. Nie wiem też, jak wyglądało życie Michaela, gdy mieszkał z matką, ale chyba ich relacje nie były najlepsze. Cztery lata później, kiedy Michael miał 20 lat, przeniósł się na drugą stronę kraju i osiadł w Perth. W tym czasie wykonywał różne dorywcze prace, ale nie ze względu na to, że nie miał pieniędzy, czy że go odcięto od rodzinnych funduszy. Powód był zgoła inny. Mianowicie Michael po prostu się nudził i te wszystkie prace to była dla niego tylko rozrywka i okazja, by poznawać ludzi. Dlatego też zbytnio się w tych pracach nie wysilał, nie angażował, bo wiedział, że przecież jego rodzina jest bogata i nigdy nie wyląduje na bruku. Także żył sobie całkiem wygodnie. Dużo imprezował, kupował różne rzeczy. Podróżował też, oczywiście za pieniądze z fortuny Westejów. Jeżeli chodzi też o tą przeprowadzkę do Australii, to nie była ona pomysłem partnera Joyce, czyli tego chirurga Thomasa Stronga, a raczej jej samej. Rodzina Westi miała silne powiązania biznesowe właśnie z Australią, podobnie jak w większości krajów w tym czasie. Przed sprzedażą pięciu z siedmiu farm bydła w roku 1984 byli największym prywatnym właścicielem ziemi w całej Australii. Podczas pierwszej wojny światowej kupili 6 milionów akrów ziemi w całym kraju. Do 1925 roku Westley Holdings miał ponad 450 tysięcy sztuk bydła na ranczach w Down Under. Jednak ta dobra pasaju w Australii nie trwała długo, bo protest z 1966 roku w Wave Hill spowodował nieodwracalne szkody w wizerunku całej rodziny. Ponad 200 aborygeńskich robotników odeszło z ziemi należącej do Westejów. Protestowali twierdząc, że otrzymali tylko jedną czwartą tego, co zarobili ich europejscy koledzy. Lud Garangi złożył petycję do rządu, a spór trwał przez następną dekadę. Ostatecznie Lord Westie zaoferował, że odda na własność 90 km2 ludowi Garangi. Tak więc, kiedy Michael Telling przybył do Perth w 1970 roku, czyli 4 lata po przeprowadzce z matką do Australii, to nazwisko Westie niekoniecznie było szanowane przez te protesty właśnie, szczególnie w Wielkiej Brytanii. I właśnie, w kraju migrantów, jakim była Australia, ludzie zazwyczaj nie zadawali zbyt wielu pytań o pochodzenie. Najbliżsi przyjaciele Tellinga prawdopodobnie wiedzieli, kim on jest. Jednak nie był on aktywnie zaangażowany w codzienną działalność Westy Holdings, więc ludziom, których tak dobrze nie znał, nie mówił do końca, jak bardzo jest bogaty. I to właśnie w Perth. Michael Telling, nasz bohater, poznał urodzoną w Wielkiej Brytanii kelnerkę Alison Ruth Weber. Miało to miejsce konkretnie w roku 76. Zdaje się, że to zapoznanie poszło całkiem dobrze bo już dwa lata później pobrali się i przenieśli do Wielkiej Brytanii. Fundacja Westy Trust kupiła im dom w nadmorskim miasteczku Torquay w Devon. Rok później, kiedy państwo Telling już się osiedlili i zaklimatyzowali, na świat przyszło ich pierwsze dziecko, syn Matthew James Maxwell Telling. I kiedy właśnie pojawiło się to dziecko, no to w małżeństwie Michaela i Alison wszystko zaczęło się psuć. Michael czuł się odrzucony. Jego żona większość swojej uwagi i czasu poświęcała ich dopiero co narodzonemu synowi i mężczyźnie nie za bardzo się to podobało. Przestał w końcu być w centrum uwagi. Zaczęły się kłótnie. Napięcia, i Michael zaczął powoli odsuwać się od żony. Wolał realizować własne hobby. Jedno z jego zainteresowań zaprowadziło go jesienią 1980 roku do USA, konkretnie na California Bay Area. Michael pojechał do San Francisco, wyłącznie w celu zakupu nowej, specjalnej edycji modelu Harley'a Davidsona. I podczas jednej ze swoich pierwszych przejażdżek nowym motocyklem poznał rodzinę Zumstek. Lou, Elsa i ich 18-letnia córka Erika wybrali się na własną przejażdżkę rowerową w Sausalito, kiedy Michael zatrzymał się obok nich na światłach swoim nowym motocyklem. Trudno było nie zauważyć tego wspaniałego jednośladu, który prowadził, przyciągał spojrzenia i to inicjowało rozmowę. I to właśnie tak Michael poznał rodzinę Zumstek. Stanął sobie gdzieś na światłach, na skrzyżowaniu, ta rodzina go zauważyła, zaczęli rozmowę i tak to się zaczęło. Głowa rodziny, Louis nazywany przez wszystkich Lou Zumstek, zaprosił Michaela do odwiedzenia ich domu w Santa Rosa, a Michael, wpatrując się w śliczną 18 osiemnastoletnią Erikę, chętnie przyjął to zaproszenie. Mówił praktycznie od samego początku otwarcie o swoich zamiarach wobec Eriki, dał jej nawet naszyjnik z opalem i dziewczyna czuła, że chyba jest to coś poważnego. Tak tylko przypomnę, że w tamtym momencie Michael nadal był żonaty z Allison. Po tym podarunku Erika dała Michaelowi jasno do zrozumienia, że nie żywi do niego romantycznych uczuć, ale lubiła go i chciała się zaprzyjaźnić. No cóż, dla mężczyzny przyjaźń to było zdecydowanie za mało. Został odrzucony, jego ego ucierpiało, więc trochę się wycofał, ale przez następny tydzień nadal i tak spędzał dużo czasu w rezydencji Dzumstegów. Nie wiem, może liczył, że jednak między nim a Eriką coś się wydarzy. W każdym razie w tym czasie poznał bliżej rodzinę swoich gospodarzy. Był żonaty z obywatelką Szwajcarii, Elzą i mieli troje dzieci. Monika była najstarsza. W tamtym momencie miała 24 lata i nie mieszkała już z rodzicami. Później była 18-letnia Erika i jej brat bliźniak Mark. Pod koniec swojej wizyty w domu Zumstegów, Lou i Elsa zasugerowali, by Michael wybrał się do Sacramento i poznał ich najstarszą córkę Monikę. Naszemu bohaterowi dwa razy tego powtarzać nie trzeba było, do spotkania z Moniką doszło. I poleciały iskry. I moi drodzy, tak poznajemy drugą bardzo ważną postać w naszym podcaście, a mianowicie Monikę Zumstek. Co ciekawe, jej imię pisane jest przez K, a nie przez C, więc tak jak u nas w Polsce. Zatem, Monika, ambitna i piękna młoda kobieta, zdawała się być bardziej odpowiednią partnerką dla Michaela niż jej 18-letnia siostra. A to też dlatego, że różnica wieku nie była tak duża. I tym razem też nasz bohater nie został odrzucony. Właściwie to Monika dość szybko się w nim zakochała. Ale powiedzmy sobie coś więcej o niej. Ukończyła dziennikarstwo w College of San Mateo, studiowała także przemysł i biznes w Holy Name's College w Belmont. A kiedy poznała Michaela, to pracowała w firmie informatycznej. Niedawno też awansowała i zajęła nowe stanowisko w Burbank. Więc widzimy, że dziewczyna, głowa na karku, rozwija się, chce coś w życiu osiągnąć, piąć się w górę. I zastanawiam się, co takiego zobaczyła w Michaelu. No cóż, tutaj mężczyzna użył takiego trochę podstępu, można by rzec, by ją zdobyć. Generalnie Michael Telling miał dużą wiedzę na temat broni palnej i powiedział: Lu że posiada wiele sztuk takiej broń właśnie. I kiedy Lou zapytał go, dlaczego ma jej aż tyle, to zwierzył się jemu oraz jego córce Monice, że pracował dla brytyjskiego wywiadu i że nie może im niestety opisać szczegółów tej pracy. Kobiety lubią tajemnice, a przynajmniej Monika lubiła, bo to ją zdecydowanie zaintrygowało w Michaelu. Michael generalnie był cichy, dobrze wychowany, do tego sprawiał wrażenie światowego no i ten motocykl. Był wyrafinowany i czarujący, ale jednocześnie było w nim coś niepokojącego. Jednak Monika uznała to za dość ekscytujące i stwierdziła, że chce spróbować. Oczywiście nie miała pojęcia, że jej wybranek zostawił w Anglii żonę i dziecko. To był płomienny romans, i Michael nie chciał wyjeżdżać z Ameryki bez Moniki, ale wyjechać musiał. Ta dwójka utrzymywała ze sobą kontakt. Michael często też przyjeżdżał, by spotykać się ze swoją nową dziewczyną, karmiąc ją marzeniami o wspólnym życiu. W końcu postanowił się oświadczyć, ale tak nie byle jak, bo to wszystko było przemyślane. Najpierw postanowił poprosić o rękę Moniki ojca, czyli Lu, co też mężczyźnie bardzo zaimponowało. Do tego Michael zapewniał rodzinę Zumstek, że ma dużo pieniędzy i że gdy wyjadą do jego ojczystego kraju, do Anglii, to on będzie w stanie utrzymać Monikę i że ich córka nigdy nie będzie musiała martwić się o pieniądze i że w ogóle nie będzie musiała pracować. Wtedy też Michael ujawnił, że tak naprawdę nie ma pracy i że wcale nie jest żadnym byłym brytyjskim szpiegiem. Miał jednak miesięczny dochód w wysokości około 30 tysięcy funtów, który pokrywał karty kredytowe, różne domy, samochody i inne rachunki. A wszystko to zapewniło mu oczywiście Westy Trust. Michael miał środki, by robić co mu się podoba i zamierzał też za te pieniądze żyć z Moniką. Kobieta była zdziwiona, gdy dowiedziała się, że jej przyszły mąż pochodzi z jednej z najbogatszych rodzin w Anglii. W końcu nazwisko miał Telling Westie, to jego matka pochodziła z rodziny Westie. Wybaczyła mu jednak to kłamstwo, że jakoby kiedyś pracował dla brytyjskiego rządu jako szpieg. Pomyślała sobie, że może tak powiedział, bo chciał jej zaimponować. Tak to sobie tłumaczyła. Michael też wyjaśnił jej, że chciał się upewnić, że kocha go za to, kim jest, a nie za jego pieniądze. Dlatego też nie powiedział jej na początku o wszystkim. No cóż, Michael nie powiedział też Monice o jeszcze jednej kwestii, mianowicie, że jest żonatym ojcem niejakiej Alison Telling, która czeka na niego w pięknym domu w Anglii, ale oczywiście to wszystko też planował szybko załatwić. Michael więc chciał poślubić swoją kalifornijską piękność, ale najpierw musiał zakończyć małżeństwo z Alison. Wrócił więc do Anglii. By powiedzieć swojej żonie, że spotkał kogoś innego. Alison, jak możemy się domyślać, była w szoku. Nie sądziła, że Michael będzie chciał się z nią rozwieść. Nie było między nimi kolorowo, ale mimo wszystko mieli przecież dziecko, syna. Jednak Michael zdawałoby się, że podjął już decyzję i jego żona musiała się z tym pogodzić. Postanowili pojechać razem do Sydney, do Australii, aby poinformować matkę o rozwodzie. Ale na lotnisku Michael wsiadł do samolotu do Los Angeles. Musiał przedtem zobaczyć się z Moniką. I tak w następnych miesiącach nasz bohater robił wszystko, aby jego rozwód z Allison został sfinalizowany tak szybko jak to możliwe. W końcu jego wybranka z Kalifornii nie wiedziała, że jest żonaty. A planowali przecież ślub. Początkowa data ślubu musiała zostać zmieniona, bo formalności związane z rozwodem w Anglii nie były jeszcze zakończone. Podczas gdy Monika czekała, Michael umieścił ją w luksusowym mieszkaniu w Los Angeles. I dopiero gdy Monika przyjechała do Anglii, do obcego sobie kraju, dowiedziała się o tym, że jej przyszły mąż ma jeszcze żonę i syna. Była więc zdruzgotana. Zadzwoniła do swojej rodziny w USA i opowiedziała im o wszystkim, że Michael o niczym jej nie powiedział. Była bardzo zdenerwowana, ale przecież nie mogła się wycofać: wszystko już było ustalone data ślubu, wesele, trzeba było iść dalej, a poza tym przecież chciał się rozwieść. I ten dzień ślubu miał miejsce w listopadzie 81 roku, czyli 7 miesięcy po pierwszym spotkaniu Michaela i Moniki. Była to mała cywilna ceremonia w Wycombe w Anglii, z udziałem niewielu gości. Nowożeńcy swój miesiąc miodowy rozpoczęli w hotelu w Hyde Park w Londynie, po którym nastąpiły liczne zagraniczne podróże do między innymi Austrii, Maroka i Australii. Plan był taki, że Michael i Monika zamieszkają po ślubie w ojczystym kraju Michaela, czyli w Anglii. Po powrocie z miesiąca miodowego postanowili zatem poszukać domu. Na początek jednak wynajęli mieszkanie w Royal Tunbridge Wells. Ale wkrótce znaleźli idealne miejsce w Buckinghamshire, czyli rozległą posiadłość przy Radnatch Lane w High Wycombe, zwaną Lamburn House. Ich dom był bogato odnowioną kamienną stołą z najlepszymi dodatkami i dwoma garażami na wszystkie samochody Michaela. Michael i Monika Telling żyli zatem w luksusie. Wszystko to dzięki uprzejmości oczywiście Westy Trust bo przecież Michael nie miał swoich pieniędzy. Monika musiała nauczyć się nowego stylu życia w High Wycombe, co by nie odstawać od reszty, w końcu dookoła była tylko elita. Nauczyła się też jeździć konno i zaczęła spędzać czas na polowaniach na lisy. Stała się też panią domu, nie pracowała, tylko zabawiała gości, kiedy tylko ktoś ich odwiedzał. Przyjaciele zazdrościli Tellingom. Wydawało się, że mają wszystko, o czym każdy może marzyć. Byli młodzi, kochali się, jeździli szybkimi samochodami, odwiedzali egzotyczne kraje i wyprawiali wspaniałe imprezy. Monika też hobbystycznie zbierała i sprzedawała antyki na lokalnym targu. Od czasu do czasu pracowała też jako modelka, tak jak robiła to w Kalifornii. Zdaje się, że po jej życiu jako wykształconej, pracującej i niezależnej kobiety pozostało tylko wspomnienie. Mieszkała w tak zwanej złotej klatce i zawsze szukała czegoś do roboty. Jedna z koleżanek powiedziała, że Monika zdawała się być bogata, śliczna i znudzona. Za zamkniętymi drzwiami, z dala od zazdrosnych spojrzeń, sprawy między Michaelem i Moniką nie układały się najlepiej. Pewnej nocy policja została wezwana do Lambert House z powodu kłótni domowej. Funkcjonariusz powiedział, że 26-letnia Monika była uprzejma, ale wyraźnie wstrząśnięta. Natomiast Michael był agresywny, podobno wycelował broń w przybyłego na miejsce oficera. Został oskarżony o przestępstwa związane z bronią palną i ukarany grzywną w wysokości 10 tysięcy funtów. Fundusz Westy Trust zapłacił te grzywne po raz kolejny ratując 33-letniego Michaela, który nie odczuł konsekwencji swoich działań. W 1983 roku Tellingowie byli małżeństwem od półtora roku. Rodzina Moniki wiedziała, że jej życie z Michaelem nie jest usłane różami. Błagali ją, by wróciła do Kalifornii, ale ona upierała się, że chce zostać i jakoś to wszystko naprawić. Doprowadziło to do konfliktu i kobieta przestała dzwonić do rodziny w USA w okolicach marca lub kwietnia 1983 roku. Zumstegowie czuli, że naciskali zbyt mocno, aby opuściła Michaela i postanowili dać jej trochę przestrzeni, ale kiedy po pięciu miesiącach nadal nie mogli złapać z kobietą kontaktu, zaczęli się martwić i telefonować do jej przyjaciół w Anglii. Tymczasem w Buckinghamshire przyjaciele Moniki dostali wiadomość, że kobieta odeszła od męża. Michael powiedział wszystkim, że jego żona wyjechała nagle. Powiedział też przyjaciołom i sąsiadom, że sprawy między nimi nie ułożyły się i że wróciła do Ameryki. Ponoć Michael był wściekły, że żona go zostawiła. Wynajął nawet prywatnego detektywa, aby ją wytropił. Dane bankowe wykazały, że nadal używała swojej karty bankomatowej w całej Anglii, ale detektywowi nie udało się zdokalizować jej miejsca pobytu. I tak nadszedł 3 września 83 roku. To była sobota. Pewien mężczyzna, konkretnie hydraulik o nazwisku Colin Marshall, przejeżdżał koło lasu Telegraph Hill w Exeter. Mężczyzna postanowił zatrzymać wóz i udać się w głąb lasu za potrzebą. I gdy tak szedł, szukając dogodnego miejsca, to zauważył w oddali jakiś dziwny kształt. Postanowił podejść bliżej, by zobaczyć, co to jest. W miarę jak się zbliżał, zaczął myśleć, że to pewnie rozmoczony, stary materac, który ktoś porzucił w lesie. Jednak gdy znalazł się dostatecznie blisko... Doznał szoku, bo zauważył odbarwioną ludzką stopę. To nie był materac, tylko ludzkie ciało bez głowy. Colin pognał z powrotem do samochodu i pojechał do najbliższego telefonu, żeby zadzwonić pod numer alarmowy. Policja przybyła na miejsce i potwierdziła, że w lesie znaleziono ciało, najprawdopodobniej należące do kobiety, której ktoś odciął głowę. Złoki były już w dość znacznym stanie rozkładu, ale śledczy zdołali zauważyć rany sugerujące, że ktoś oddał do denatki strzały z pistoletu. Stało się jasne, że od jakiegoś czasu nie żyje. Pierwsi śledczy kryminalistyczni powiedzieli, że prawdopodobnie została zabita co najmniej kilka miesięcy wcześniej. Jednak bez głowy trudno byłoby kogoś zidentyfikować, do tego przy ofierze nie było żadnych dokumentów. Kiedy zwłoki trafiły do zakładu medycyny sądowej, śledczy zrobili zdjęcia ubrań kobiety, poprawili je też trochę, aby nie wyglądały tak upiornie, a następnie udostępnili je mediom, mając nadzieję, że ktoś gdzieś będzie w stanie pomóc i odkryją tożsamość zabitej kobiety. I tak publiczny apel zaowocował aż ponad 100 zgłoszeniami na temat prawdopodobnej tożsamości denatki. Szczególnie jedno zgłoszenie zainteresowało śledczych. Dokonała go kobieta z West Wycombe w Buckinghamshire, czyli około 290 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono zwłoki. Christina Percy twierdziła, że przyjaźniła się z niejaką Moniką Zamstek-Telling i rozpoznała zdjęcie, gdy zobaczyła je w gazecie. Znajdował się na nim beżowy t-shirt z wizerunkiem wielbłąda i napisem pamiątka z Maroka po arabsku. Kobieta powiedziała policji, że nie widziała swojej koleżanki od wiosny, czyli od momentu, kiedy ta opuściła męża. I od tamtej pory nie odezwała się ani do niej, ani do nikogo z sąsiedztwa czy przyjaciół. Krystyna, która miała bardzo dobre relacje z Moniką, uznała to zaginięcie za bardzo dziwne i nie uwierzyła w tłumaczenia Michaela, że jego żona go opuściła i nagle wyjechała do USA. Do tego te różowe spodenki, które ofiara miała na sobie, można było znaleźć tylko w sklepie w San Francisco w USA. Stało się więc jasne, że kobietą znalezioną w lesie jest nie kto inny jak zaginiona Monika Zamstek-Telling. Wraz z odkryciem tożsamości donatki pojawiły się nowe pytania: kto zabił tę kobietę? Ktoś zadał sobie mnóstwo trudu, aby utrudnić jej identyfikację, w końcu odciął jej głowę. Na szczęście z raportu koronera wynikało, że dekapitacja nastąpiła dopiero po śmierci kobiety, a sama Monika zmarła na skutek ran postrzałowych. Do tego, kiedy śledczy dowiedzieli się o przeszłości Moniki, o tym, że nie miała od dawna kontaktu z przyjaciółmi i rodziną, zdecydowali, że nadszedł czas złożyć wizytę w domu jej męża, Michaela Tellinga, zwłaszcza, że. To on był ostatnią osobą, która widziała Monikę żywą i to on utrzymywał, że go opuściła i wróciła do Stanów. Śledczy złożyli zatem Michaelowi Tellingowi wizytę i już po pierwszej rozmowie z tym człowiekiem czuli, że coś jest nie tak. Mężczyzna zachowywał się dziwnie, był zdenerwowany i po prostu wyglądało na to, że coś ukrywa. Oczywiście rozpoznał t-shirt i szorty swojej żony, potwierdził, że oczywiście należały do Moniki, ale nadal utrzymywał swoją wersję wydarzeń, że wiosną Monika go opuściła i wyjechała i nie wie gdzie jest. Detektywi podziękowali mu za rozmowę, ale mieli plan jeszcze odwiedzić Lamborn House w najbliższej przyszłości. Stało się jasne, że Monika została zamordowana i być może jej mąż miał z tym coś wspólnego. I przeczucia śledczych okazały się trafne. Tydzień po odkryciu ciała Moniki policja znów zapukała do Lambert House w celu przeszukania całej posiadłości. I kiedy zaczęli przeszukiwać garaże i samochody, to dokonali upiernego odkrycia. W jednym z aut należących do Michaela Tellinga, konkretnie w minikuperze, który stał zaparkowany w garażu, w bagażniku znaleziono w plastikowej torbie ludzką głowę. Stało się jasne, że oto odnaleziono resztę ciała Moniki Zomstek. Po konfrontacji z tymi dowodami, Talink musiał przyznać, że przez tydzień jeździł samochodem z odciętą głową swojej żony w bagażniku. Przyznał też, że zastrzelił ją z karabinu myśliwskiego rankiem 29 marca 1983 roku. Kiedy policja zapytała go dlaczego? to podobno powiedział, że miał 101 powodów, by ją zabić. tego ranka, czyli 29 marca 1983 roku, to był wtorek. Monika i Michael kłócili się w salonie swojego domu. Mężczyzna twierdził, że zagroził żonie, że jeśli się nie uspokoi, to ją zastrzeli. Powiedział, to cytuję, ciągle ze mnie drwiła, oskarżała mnie. Myślałem, że mnie zaatakuje, więc podniosłem broń i strzeliłem do niej. Kule trafiły dwukrotnie Monikę w klatkę piersiową i raz w szyję, powodując jej śmierć na miejscu. Michael Telling nie wiedział, co zrobić. W stanie paniki i zaprzeczenia, trzymał ciało swojej żony w domu przez tydzień, przenosząc je z pokoju do pokoju. Mówił policji, że siedział u boku zmarłej Moniki, rozmawiał z nią i całował za każdym razem, kiedy opuszczał pokój. Po tygodniu postanowił przenieść jej ciało do oficyny, do częściowo zabudowanej sauny, w której przebywała przez pięć miesięcy. Na początku września 83 roku Michael powiedział znajomym i sąsiadom, że wybiera się na biwak, więc nie będzie go w domu. Wynajął furgonetkę, załadował zwłoki Moniki i pojechał do Devon, hrabstwa, które dobrze znał, bo mieszkał tam ze swoją pierwszą żoną Alison. Początkowo Michael planował pochować ciało Moniki na cmentarzu, ale nie mógł znaleźć odpowiedniego miejsca. W końcu zaparkował w pobliżu Telegraph Hill w Exeter, w dwustronnym, zalesionym miejscu, takiej alei jakby dla kochanków. Tam odciął monicę głowę siekierą i zawinął w plastikową torbę. Zostawił ciało i wrócił do Lamborn House, gdzie umieścił głowę w bagażniku swojego mini-coopera, w którym później się przemieszczał. Michael Delling twierdził, że odrąbał swojej żonie Monice głowę po części po to, by utrudnić identyfikację, ale ostatecznie stwierdził, że chciał zachować jakąś jej część. Konkretnie powiedział policji, zawsze kochałem Monikę nawet po jej śmierci chciałem, żeby była ze mną. Psycholog Robert Blueglass zeznał później, że wierzył, że właśnie dlatego Michael zatrzymał jej głowę, ponieważ chciał zabrać ze sobą część jej ciała. Rodzina Moniki została poinformowana o jej morderstwie przez policję w Exeter w niedzielę rano, 11 września. Nie mogli w to uwierzyć. Wiedzieli, że sprawy między ich córką a jej mężem nie upadają się zbyt dobrze, ale nigdy w swoich najśmielszych snach nie przyszłoby im do głowy, że Michael jest w stanie ją zabić. Natomiast młodsza siostra Moniki, Erika, nie była zdziwiona. Pięć miesięcy wcześniej przeżyła nagły moment niepokoju była jednocześnie przestraszona i zła. Do dziś dnia wierzę, że to był moment śmierci jej siostry i że to wyczuła. Krążyły też plotki, że Telling, przebywając w areszcie w Exeter, nie był takim przeciętnym więźniem. Anonimowa osoba, która twierdziła, że był współwięźniem, wiele lat później napisał na forum internetowym, że Michael Telling dostarczał posiłki do jego celi więziennej. Dzielił się też swoim stekiem, ostrygami i innymi wyśmienitymi, wytwornymi potrawami ze wszystkimi więźniami, aby zyskać ich przychylność. I tak rozpoczął się więc proces. Pierwsze wystąpienie w sądzie Michaela Telinga miało miejsce 12 września 1983 roku w sądzie magistrackim Winsford w Exeter. Jego proces został zaplanowany na czerwiec następnego roku i też ostatecznie trwał 9 dni. Teling miał najlepszego adwokata, jakiego tylko można było wynająć za pieniądze. Był to adwokat George Carman, który podszedł do sprawy z pewnością siebie i pewnym polotem. Gazety w Wielkiej Brytanii szeroko relacjonowały ten proces. Przerażająca historia była śledzona także w Ameryce i Australii, wszędzie były doniesienia o procesie faceta, który trzymał przez kilka miesięcy ciało żony w swoim domu, a na koniec odrąbał mu głowę. I wkrótce, jak to bywa w takich procesach, zaczęły wychodzić różne szokujące szczegóły z życia Michaela. Mianowicie 33-letnia Linda Blackstock, jego sąsiadka, która poznała Michaela przez lokalne CB Radio, powiedziała, że po zniknięciu jego żony, Moniki, miała romans z Tellingiem, który trwał przez około 4 tygodnie. W tym czasie więcej niż jeden raz Michael próbował z nią odbyć stosunek seksualny, ale Linda twierdziła, że nigdy nie stanął na wysokości zadania, że tak to ujmę. Konkretnie powiedziała: Myślę, że poczuł się upokorzony, próbował więcej niż raz, ale nigdy nie uprawialiśmy seksu w pełni. Według Lindy, Michael powiedział jej, że żona go opuściła. W rozmowach o swojej żonie Linda zakładała, że Monika żyje sobie gdzieś, na przykład w Ameryce. Tymczasem miejsce w jego domu, w którym próbował kochać się z Lindą, znajdowało się tuż obok sauny, w której ukrył ciało Moniki. W tym czasie Michael zainstalował elektryczny odświeżacz powietrza i odciął Saunę od reszty klimatyzacji, dzięki czemu zapach rozkładającego się ciała żony nie wydostawał się na zewnątrz. Wkrótce jednak Linda postanowiła zakończyć ten romans, kiedy Michael próbował przekonać ją, że pracuje dla brytyjskiego Special Air Service, czyli SAS, i powiedział, że jego praca ma coś wspólnego z oddziałem specjalnym. Nawiązał nawet do swojego pobytu na Falklandach w operacjach specjalnych. Ale Linda, niegłupia kobieta, zaczęła szybko zadawać pytania, które obnażyły kłamstwa kochanka. Postanowiła nie mieć z nimi już więcej nic wspólnego. Kiedy tego lata ciało Moniki gniło w saunie, była żona Michaela, Alison Weber, przyjechała z wizytą, aby Michael mógł zobaczyć ich syna. Alison i Matthew również przybyli z krótką wizytą we wrześniu, po tym jak Telling pozbył się ciała Moniki. I właśnie podczas tej wizyty Michael podarował Alison Rolexa, który, jak się później okaże, należał do Moniki oraz trochę biżuterii. Allison nie chciała przyjąć tych prezentów, tych podarków, ale Michael zapewnił ją, że Monika go zostawiła i że już nigdy nie wróci. Poprosił nawet Allison o przysługę, by wysłała mu pierwszą stronę swojej lokalnej gazety, kiedy tylko wróci tego dnia do Devon. Była to najwyraźniej próba śledzenia wiadomości, aby sprawdzić, czy ktoś odkrył ciało Moniki. Obrona talinka ujawniła, co działo się w małżeństwie z perspektywy Michaela. Michael twierdził, że Monika dużo piła, że szydziła z niego, wikłając się w różne romanse, nie tylko z mężczyznami, ale też i z kobietami. Ponoć wyśmiewała go w sypialni i wyjaśniła, że wyszła za niego tylko dla pieniędzy. Obrona namalowała obraz ich wspólnego życia jako pełen narkotyków. Imprez i licznych romansów żonę. Michael opowiadał w sądzie o incydencie przed ślubem. Rzekomo wszedł do ich salonu i zastał Monikę uprawiającą seks z żoną sąsiada. Deling twierdził również, że Monika była zbyt pijana w noc poślubną, by skonsumować ich małżeństwo. Kobieta odmawiała mu także seksu przez ostatnie 7 miesięcy swojego życia. Zatem ten wtorkowy poranek, 29 marca 1983 roku, był punktem kulminacyjnym. Michael nie mógł znieść więcej i dlatego ją zastrzelił. Richard Richardson, sąsiad Tellingów, potwierdził w swoim zeznaniu, że Monika była biseksualna i że chciało od Michaela tylko jego pieniędzy. Richardson czuł, że Michael jest przerażony zachowaniem żony, która go lekceważyła i upajała się swoją rozwiązłością. Inni świadkowie również przedstawili podobne historie. Twierdzili, że Michael został zmuszony do oglądania, jak jego żona uprawia seks z innymi mężczyznami i kobietami w jego własnym domu. Jeden ze świadków przypomniał sobie, jak Monika ujawniła, że podczas podróży do Ameryki ponownie nawiązała kontakt z byłym chłopakiem. Inna historia z kolei była taka, że Monika nauczyła nawet swojego zwierzaka, papugełka kadu, mówić obraźliwe rzeczy o Michaelu. Wszyscy twierdzili, że Michael nigdy nie reagował na jej zaczepki, tylko biernie patrzył. Eksperci psychologowie zeznali, że ciągłe derwiny były głęboko upokarzające dla kogoś takiego jak Michael Telling, który był niepewny siebie, zarówno na co dzień, jak i w sferze łóżkowej, a to, że jego żona kpiła z jego najskrytszej słabości, bardzo go przygnębiło. Większość świadków stanowili sąsiedzi, właśnie z High Wycombe, gdzie mieszkali, którzy mieli. Takie dosyć konserwatywne poglądy na to, jak należy się zachowywać, byli zdanie, że Monika wprowadziła do ich świata swoje, tu cytuję, niekonwencjonalne kalifornijskie obyczaje. Wszyscy odebrali ją jako pijaczkę, która wskakuje do łóżka z każdym, kto się napatoczy. W sądzie zaznawała też para lesbijek, które twierdziły, że one i Monika były w związku. Karin Myers i jej dziewczyna Julie Chamberlain poznały Monikę w pizzerii, w której pracowała Karin. Ponoć Karin i Monika zaprzyjaźniły się, dzieląc okazjonalnie jointa. Ich przyjaźń szybko przerodziła się w coś więcej, a większość ich schadzek miała miejsce w domu tellingów. Z kolei inny świadek, dekorator wnętrz Joe Stannings, również potwierdził, że odbył stosunek seksualny z Moniką. Powiedział nawet raz, że odwiedzi Monikę w jej domu, ponieważ wydaje się, że ona nie martwi się tym, że zostanie złapana. Przypomniał nawet sobie rozmowę, w której kobieta rzekomo powiedziała: Kiedy Michael odstrzeli mi kiedyś głowę, będziesz mógł powiedzieć to gazetom. Jednak nikt, kto znał Monikę w Kalifornii, nie wierzył, że te rewelacje są prawdziwe. Jeśli już Monika była powściągliwa i uprzejma, była skupiona na swojej karierze i trzymała się blisko rodziny. Żaden z jej przyjaciół nie miał takiej wiedzy, by kobieta brała narkotyki lub była biseksualna. Podczas procesu Luzunzak, czyli ojciec Moniki, Ostro skrytykował sposób, w jaki obrona przedstawiła jego córkę, nazywając twierdzenia o jej szyderczych nawykach seksualnych nieprawdziwymi oszczerstwami. Ponieważ zadaniem prokuratury jest jedynie przedstawienie faktów zbrodni, czuli, że nikt nie broni Moniki i jej postaci. Rodzina Ząstek opisała prasie związek kobiety z Michaelem Tellingiem. Mówili, że na początku był, było to jak taki bajkowy romans, ale wkrótce zaczęły pojawiać się problemy. Michael był niestabilny, a jego nastroje nieprzewidywalne. Niejednokrotnie wpadał we wściekłość czy zazdrość, niszcząc ich meble i grożąc przemocą. Był też cukrzykiem i wykorzystał swoją chorobę, by zdobyć współczucie żony. Kiedy Monika groziła, że go zostawi, on krzyczał, że wpadnie w szok insulinowy i umrze. Monika była już gotowa od niego odejść, ale odkryła szczegóły dotyczące jego przeszłości. Dowiedziała się, że jej mąż ma problemy ze zdrowiem psychicznym i powiedziała swojej rodzinie, że chce zostać i pomóc mu przez to przejść. Zwróciła się nawet do rodziny Michaela, do jego matki Joyce, o pomoc, ale Westeowie nie chcieli skandalu wokół niestabilnego psychicznie dziedzica, więc większość jego działań została zamieciona pod dywan. Monika zatem została sama ze swoimi problemami i zwróciła się w stronę alkoholu. Kobieta, która pracowała w firmie przeprowadzkowej w Londynie, powiedziała, że Monika zadzwoniła do nich 14 marca 1983 roku, aby zapytać o przewóz niektórych rzeczy osobistych do Kalifornii. Poprosiła ją, aby nie wysyłała powiadomienia do Lamborn House, ponieważ chciała zachować swoje plany w tajemnicy. Według pracownicy, Monika dała jasno do zrozumienia, że ma dość Anglii i że jej małżeństwo jest co najmniej rozczarowujące. Podobno kobieta powiedziała także sąsiadowi, Richardowi Richardsonowi, o swoich planach i powiedziała, że zamierza poprosić męża o rozwód oraz o ugodę. Jednak dwa tygodnie później już nie żyła. Jeden z psychiatrów, którzy zostali wezwani jako biegły sądowy, Dyrektor medyczny w Broadmoor, dr John Hamilton, powiedział, że nie sądzi, by to zabójstwo było impulsywne. Dr Hamilton kilkakrotnie przeprowadzał wywiad z Tellingiem, gdy przebywał on w areszcie w Exeter. Według doktora Telling powiedział mu, że postanowił zabić Monikę, podczas gdy para przebywała w hotelu Hyde Park. Była to wycieczka, podczas której mieli próbować uratować ich małżeństwo. Kiedy jednak sprawy nie potoczyły się dobrze, Telling zdecydował, że ją zabije. Nie wiedział jak, ale wiedział, że na pewno to zrobi. W marcu Monika przebywała na krótko w szpitalu w związku z operacją stomatologiczną. Kiedy wróciła do Lumber House, Telling zdecydował, że zastrzeli ją następnego dnia. W sądzie doktor Hamilton powiedział gdyby to była impulsywna akcja, oddanie pierwszego strzału mogłoby go niejako opamiętać, ale to dwukrotne odbezpieczenie karabinu i oddanie trzech strzałów ponownie podkreślają wyrachowany i zimny sposób w jaki ją zabił. Doktor Hamilton wskazał również, że Telling poświęcił dużo czasu, aby ukryć swoją zbrodnię. Wyczyścił dywan w salonie, a następnie zainstalował elektryczny odświeżacz powietrza w saunie, zanim przeniósł tam jej ciało. To on też użył karty bankomatowej Moniki w różnych miejscach, a następnie wynajął detektywa, by odszukał jego zaginioną żonę, cały czas wiedząc dokładnie, gdzie jest. 29 czerwca 84 roku w sądzie po dwugodzinnej naradzie Michael Telling został uznany za winnego zabójstwa i skazany na dożywocie. Co ważne, nie został uznany za winnego morderstwa z powodu zmniejszonej odpowiedzialności. Adwokat Max Lowe Tomlinson wyjaśnił międzynarodowym mediom, że zmniejszenie odpowiedzialności oznaczało, że umysł Tellinga był niepoczytalny w momencie popełnianej zbrodni. Można to również uznać za to samo, co tymczasowe szaleństwo. Owa przysięgłówka zgodziła się z obroną, że w czasie morderstwa Michael cierpiał na upośledzenie umysłowe. Jak możecie się domyślać, brukowcom spodobała się ta historia. Zawierała wszystkie szokujące elementy: członek arystokracji, jego piękna amerykańska żona, uwikłana w skandal związany z seksem, narkotykami i ostatecznie morderstwem. Artykuł w London Standard został zatytułowany Niezły, ale szalony. Inny nagłówek głosił Kochałem ją ale ją zastrzeliłem. Ciało Moniki zostało zwrócone rodzinie, która pochowała ją na cmentarzu w Kalwary w grudniu 1983 roku. I teraz powiem wam coś, co prawdopodobnie podniesie wam ciśnienie. Mi podniosło. Michael Telling odsiedział 11 lat w więzieniu i został zwolniony w styczniu 1994 roku. Postanowił wrócić do najbardziej odizolowanego miasta na planecie, czyli do australijskiego Perth. Widać było, że kolejny rozdział swojego nowego życia zaplanował jeszcze będąc w więzieniu. Z powodu przedłużonego pobytu w Australii, właśnie w latach 66-81, można śmiało założyć, że miał podwójne obywatelstwo. Mógł wyjechać tak po prostu do Australii i rozpocząć nowe życie z czystą kartą, gdzie nikt nie zadawałby mu pytań. Podczas jego pobytu, pobytu Michaela w więzieniu, jego majątek gromadził się, a po uwolnieniu otrzymał przywileje. West Trust. W ciągu trzech miesięcy od uwolnienia 44-letni spadkobierca zamieszkał w Perth i kupił dom za przeszło 750 tysięcy dolarów w Rusmoine. Wkrótce kupił także sąsiedni dom za 300 tysięcy dolarów. Telling mógł łatwo wtopić się w niedocenianych, bogatych bywalców Perth nigdy nie ujawniając zbyt wiele o swojej przeszłości. Rozmojn to przedmieście nad rzeką, dobre dla rodzin z dziećmi. Jest to również dobre miejsce dla kogoś, kto nie chciałby być zbyt blisko sąsiadów, bo działki tam są naprawdę spore. Ludzie, którzy znali Michaela w Perth, opisywali go jako takiego angielskiego dżentelmena. Pielęgnował nadal swoją pasję do motoryzacji, do motocykli i był aktywnym członkiem klubu Jaguar. Był także entuzjastą krykieta i był członkiem Western Australian Cricket Association. Lubił oglądać mecze, jednak, mimo wszystko, sprawiał wrażenie chłodnego, wycofanego, takiego spokojnego i bardzo opanowanego. Zwyczaj, gdy jadał gdzieś na mieście, to jadł samotnie. Aż w końcu zmarł właśnie 16 grudnia 2009 roku w hospicjum z powodu powikłań związanych z cukrzycą w wieku 59 lat. I dopiero kiedy zmarł, Paul Murray, redaktor West Australian, otrzymał wskazówkę o przeszłości Tellinga. Jeden z czytelników pola poinformował go o przeszłości tego spokojnego mieszkańca Perth. Wypuszczono nawet artykuł w gazecie o tytule Sekretne życie zabójcy w Perth. Z kolei dealer jaguarów Will Chambers był najlepszym przyjacielem Tellinga w Perth i powiedział, że wiedział, że. Jasne, Michael jest arystokratą, ale nigdy mu nie powiedział, nigdy by się też nie domyślił, że ten człowiek zabił swoją żonę. Kiedy zmarł, żaden z jego bliskich przyjaciół nie wiedział nic o jego wyroku za zabójstwo w Anglii. Też na jego akcie zgonu wymieniono tylko jego byłą żonę, Alison, oraz syna Matthew, ale nie było tam żadnej wzmianki o jego drugim małżeństwie z Moniką. Najwyraźniej Michael nigdy nie powiedział nikomu w Perth, że był żonaty z Moniką, nie mówiąc już o tym, że ją zamordował i odsiedział za to czas w więzieniu. Dla jego przyjaciół i sąsiadów był Niczym więcej niż skromnym człowiekiem, ale w sumie z drugiej strony zabójcy często są po prostu takimi osobami z sąsiedztwa ukrywającymi się na widoku. Też jeśli chodzi o całą sprawę, to rodzina Westi dopełniła swoich obowiązków i nie mamy zbyt wielu zdjęć Michaela, czy to właśnie w czasie procesu, czy później w trakcie jego życia w Australii. Generalnie o całej sprawie w internecie jest raczej niewiele. Ja się dowiedziałam sporo z podcastów, natomiast cała sprawa była rzeczywiście, była tutaj, tak mi się wydaje, próba jej duszowania. Ale wracając właśnie do sprawy. Brat Moniki i bliźniaczy, brat Eriki, Mark, w 1994 roku odebrał sobie życie, więc to była kolejna tragedia, która spotkała rodzinę z Umstek. Natomiast ojciec Lu, czyli ojciec Moniki, zmarł w roku 2006, zatem na ten moment została tylko Elza, czyli mama i właśnie najmłodsza córka Erika. I powiem Wam szczerze, że kiedy tylko usłyszałam o tej sprawie, to uznałam, że warto byłoby ją Wam dziś opowiedzieć. Można powiedzieć, że przypomina trochę sprawę Petera i Melanie Wolnerów, zwłaszcza z tym trzymaniem ciała w domu. Generalnie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, czyli odcinka Podwójne Życie Petera Wolnera, to zachęcam. By się zapoznać, zostawił Wam też odnośnik w ekranach końcowych, żeby było łatwiej. Także kolejny odcinek Kryminalna Anglia mamy już za sobą. Myślę, że ta seria doczeka się w końcu osobnej playlisty. W końcu trzy filmy to już jest coś, na pewno więcej się ich jeszcze pojawi. Zastanawiam się też, czy zauważyliście jakąś zmianę w moim głosie. Chodzi mi o tak zwane seplenienie albo szumienie. Ostatnio założyłam aparat ortodentyczny na zęby. Starałam się mówić dziś więc wolniej i wyraźniej. Myślę, że będzie tutaj coraz lepiej z tym. Z tego co widziałam i słyszałam Aga Rujek też ma także taki aparat. Także Aga, jeśli w jakiś cudowny, magiczny sposób trafisz na mój kanał i trafisz na ten odcinek, to pozdrawiam cię ciepło. I moi drodzy, to już jest koniec tego podcastu. Dziękuję, że dziś do mnie przybyliście. Dzięki wam mam motywację by dalej nagrywać. Także udzielajcie się w komentarzach. Zawsze je czytam. I właśnie napiszcie, co sądzicie o tej sprawie, czy ten wyrok, który dostał Michael, był sprawiedliwy? Czy uważacie, że to w porządku, że praktycznie po wyjściu z więzienia rozpoczął nowe życie w Australii, gdzie nikt nie wiedział, jakie to występki ma za sobą? Dajcie znać koniecznie. A tymczasem, cześć i do następnego.